Co w sobie najbardziej lubisz? Co w sobie lubię najbardziej? Łagodność. Złości cię moja łagodność, to, że biorę rzeczy na chłodno. Chcę ci dać samo dobro. Dobrze wiesz, że czasem muszę się odciąć. Czy masz idola? Ojejku, chyba nie posiadam takich idoli, ale posiadam na pewno, wiele ludzi mnie inspiruje, wielu muzyków zagranicznych. Ostatnio bardzo dużo słucham R&B, Ella May, Victoria Monet, dużo bardzo fajnych, młodych, zdolnych kobiet. Najśmieszniejsza plotka na twój temat. Najśmieszniejsza plotka na mój temat to, że jestem w ciąży. To było zabawne, aczkolwiek też przerażające, ponieważ trochę boję się dzieci. Czy zdarza ci się robić coś byle jak? Intencje zawsze są nie byle jakie, ale no, rzeczywistość to weryfikuje różnie. Czy masz kompleksy? Myślę, że każda dziewczyna ma kompleksy. Myślę, że też każdy chłopak ma kompleksy, ale chłopaki akurat o tym nie mówią, bo jak to? Nie można mówić o takich rzeczach. Natomiast myślę, że każdy z nas ma jakieś swoje słabości i chciałby być w czymś lepszy, jakoś tam lepiej wyglądać albo coś tam lepiej umieć. I to są rzeczy, które gdzieś tam nas raz na tydzień dopadają i jest nam z tego powodu przykro. Ja mam też taki system obronny, że jak coś mi się nie podoba w sobie bądź w mojej rzeczywistości, to po prostu staram się to jak najszybciej zmieniać, żeby mi się to podobało. Twój wymarzony prezent. Mam faktycznie za 2 dni urodziny i dużo moich słuchaczy, fanów pisze do mnie, co bym chciała w ramach prezentu, a ja bym chciała w ramach prezentu, żeby państwo, jak mnie lubicie, to może jakiemuś pieskowi pomogli. Nie wiem, zanieśli karmę do schroniska, zaopiekowali się, dali trochę miłości zwierzakom.